Jest taki pierwszy młodzieżowy, można powiedzieć, zainspirowany Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że to co roku będzie tutaj pielęgnowane i że co roku będzie się odbywało, że będzie nas coraz więcej. Zobaczymy niesamowite gitary, bo to nie tak, że tylko jakieś klasyczne. Będą i elektryczne, i basowe, i ukulele. I tutaj Marek ma... Gitarę ryzofoniczną, mam całą stalową, wykonaną ze stali, na której to zagram ten Knockin' on Heavens Door. Do rekordu wybraliśmy utwór Pukam do Nieba Bram, czyli Knockin' on Heavens Door, ale postanowiliśmy jeszcze zagrać hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i będą grały wszystkie dzieci, wszystkie osoby, które są z gitarami, z instrumentami. Postanowiliśmy ściągnąć jak największą ilość gitarzystów po to, żeby mogli zaprezentować swoje umiejętności. Są gitarzyści, którzy grają na różnych poziomach. Jest to gitara z 1924 roku. I to jest na wzór tego, co robi pan Leszek Cichoński we Wrocławiu. On zrzesza 7000 gitarzystów z całej Polski, przyjeżdża. Wielu wolontariuszy, 2 sztaby. No i zbieramy pieniądze na bardzo ważny cel, czyli na płuca. 32 finał. Ja pamiętam, jak byłem w liceum, to te finały się zaczynały, więc takie mam przypomnienie z przeszłości. Ogrody Śląskiego Teatru Impresoryjnego, gdzie tam scena i występy artystów. No ale dowiedziałem się też, bo nie wiedziałem tego do 2 tygodni temu, że jest coś takiego jak hokej wodny i to na basenie krytym w dzielnicy Nowy Bytom. I coś takiego, no nie sądziłem, że ktoś może uprawiać taką dyscyplinę, ale dla orkiestry też występ i mecz specjalny będzie zagrany. Działa to podobnie do zwykłego hokeja na lodzie, no tyle, że dzieje się pod wodą. Zawodników zazwyczaj jest po 6. No, jak dla mnie to taka definicja sportu drużynowego, ponieważ no, trzeba się pod tą wodą wymieniać. Wiadomo, ciężko się raczej porozumieć, nie da się rozmawiać. Krążek jest bardzo ciężki, nie wypływa spod wody, ponieważ no, on się tam tego dna trzyma, ciężko jest go oderwać. Na świecie jest to bardzo popularna dyscyplina sportu. U nas w kraju tych drużyn na ten moment jest, o ile dobrze wiem, kilkanaście. W całej Polsce od morza aż po południe u nas. No, na świecie rozgrywane są Mistrzostwa Świata, trwa walka o to, aby hokej podwodny był również na Igrzyskach Olimpijskich.